Jako zawodniczkę to uważam, że pełen profesjonalizm z tej strony Kinga od początku przyjścia do nas z zespołu pokazała wielką chęć trenowania, dla niej nie była straszna ciężka praca, przykładała się na każdym treningu, widać to było. Ale to też było, widać było te zamiłowanie do piłki ręcznej, bo talent to na pewno miała, ale poparło to na pewno ciężką pracą, więc przez te 5 sezonów, którą miałam okazję grać z Kingą, będę na pewno wspominać bardzo dobrze, bo dla mnie to był pełen profesjonalizm z jej strony. A jeśli chodzi o tą stronę prywatną, to również tutaj się wypowiem w samych pozytywnych słowach, ponieważ Kinga jest super, świetną koleżanką na co dzień. Jeśli chodzi o jakąś tak stronę pomocną, no, to zawsze można było na nią liczyć. Kinga zawsze wyciągała pomocną dłoń do każdej z nas. Bardzo sympatyczna, miła, uśmiechnięta, co zresztą widać, więc tutaj też na pewno będę ją bardzo miło wspominać i na pewno żałuję, że odchodzi z naszego zespołu, ale życzę jej powodzenia i będę mocno trzymała kciuki za jej karierę. Jako trener nie ukrywam, że na pewno będzie nam brakowało Kingi w tym zespole, bo zawodniczka niezmiernie wartościowa, jeśli chodzi o to, co wnosiła do gry w naszym zespole. Natomiast jeżeli bym się miała wypowiadać, jako była zawodniczka, to na pewno kolejny etap w jej karierze zawodniczej, na pewno ciekawy, sprawdzi się swoją wartość na rynku europejskiej. Będzie grała prawdopodobnie w Lidze Mistrzów rok w rok, także no cóż, życzycie jak najlepiej i sukcesów. I zdrowia. Uważam, że Kinga miała teraz ostatnie 2 sezony, chyba najlepsze w jej karierze. Myślę, że to przyczyniło się do tego, że ma możliwość grania w takim, a nie innym klubie. Cieszę się, że jej kariera będzie szła do przodu i mam nadzieję, że wykorzysta to. A jeśli chodzi o scenę osobistą, to jak pewnie wszyscy się domyślają, jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, przynajmniej tak nam się wydaje, ale będzie mi jej brakowało bardzo. Kurde, teraz tak sentymentalnie troszeczkę wyszło, ale cenię ją, cenię naszą przyjaźń i myślę, że będziemy ją pielęgnowały, nawet jak będzie daleko. Kinga jest wyjątkową osobą i nie da się w kilku słowach oddać tego, jaka jest, i myślę, że będzie nam jej bardzo brakowało. To przede wszystkim zarówno w grze, jak i poza boiskiem. Bardzo wesoła, sympatyczna, skromna dziewczyna i bardzo dobra zawodniczka. Także życzę jej wielu sukcesów i myślę, że jeszcze pożałujemy, że od nas odchodzi. 5 lat to szmat czasu, spędzamy z sobą praktycznie każdy dzień. Nawet po kilka razy na dzień, obozy, wyjazdy, również na zgrupowaniach kadry. Kinga jest taką osobą bardzo pozytywną w tym zespole, zawsze grzeczna, uśmiechnięta, towarzyska i zawsze chętna do pomocy dla każdego. Mam nadzieję, że wjeżdżając tam do Czarnogóry będzie miała również w otoczeniu siebie takich ludzi, którzy jej nie skrzywdzą i będzie szczęśliwa, że rozwinie skrzydła. Jest to taki awans sportowy dla niej, więc będziemy trzymać mocno kciuki i mam nadzieję, że się jej uda. Gorąco jej kibicuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze życia. Życzymy ci wszyscy.